O tym, jak koronawirus wpływa na ceny na rynku nieruchomości, będę rozmawiał z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem zarządzającym Funduszu Catella Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy stan niepewności jest głęboki, jeśli chodzi o ceny? Po pierwsze, zacznijmy od cen mieszkań i cen sprzedaży mieszkań. To te wzrosty, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, nawet lata, zdecydowanie wyhamowały i można powiedzieć, że te ceny stały się stabilne. Jeżeli chodzi o ceny najmu, to sytuacja jest taka, że ceny też są w zasadzie stabilne. Pojawiło się sporo nowych mieszkań związanych z tym, że wielu właścicieli zrezygnowało z najmu krótkoterminowego na rzecz najmu długoterminowego, ale w tym najmie długoterminowym ceny są mniej więcej stabilne. Czyli ten koronawirus ma pewien wpływ na rynek, w szczególności chodzi o rynek najmu. Niektórzy z najemców zaczynają mieć problemy i w tym momencie zgłaszają się do właścicieli z pomysłami na renegocjacje. Natomiast generalnie nie jest to taki segment rynku nieruchomości, w którym ten wpływ byłby ogromny. Ja spodziewam się, że więcej będziemy wiedzieć po maju, gdy poznamy dane statystyczne, bo tych transakcji, jak przypuszczam, z powodu koronawirusa na rynku wtórnym jest mniej. No, transakcji zakupu było mniej, bo chociażby od połowy marca przez cały kwiecień biura sprzedaży deweloperów były pozamykane, a jednak wirtualna sprzedaż mieszkania nie do końca działa, no, ale większość deweloperów już na dzisiaj otwierała biura, oczywiście ze wszystkimi zabezpieczeniami, i ta sprzedaż powoli wraca do normy. Finalizują się te transakcje, które rozpoczęły się kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy temu. W związku z powyższym myślę, że sytuacja niewiele się zmieni. Znaczy, będziemy wiedzieli więcej oczywiście, aczkolwiek tak jak już powiedziałem na wstępie, to nie jest taki dramat dla rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o najem, to sytuacja jest dosyć podobna, to znaczy ci, którzy mieli stracić pracę i w związku z powyższym zaczynają mieć problem z wynajmowaniem, no to już się wydarzyło de facto. Te liczby są w miarę stabilne, czyli inwestorzy, właściciele mieszkań notują pewne straty na poziomie kilku do 10%, jeżeli chodzi o przychód miesięczny. No ale każdy się z tym spodziewał i to nie jest tak jak na przykład w obiektach handlowych, gdzie mówimy o potężnych stratach właścicieli nieruchomości. Właśnie, bo koronawirus w różnym stopniu dotknie poszczególne segmenty rynku nieruchomości. Moje skojarzenie jest takie, że w największym stopniu galerie handlowe, które wprawdzie ruszyły, ale moim zdaniem będą miały bardzo duże straty finansowe na koniec roku. Czy ta część rynku wróci do równowagi? Wszystko zaczyna się oczywiście od sieci handlowych, od retailerów, którzy mając te problemy też nie mogą płacić takich czynszów. Plus są ograniczenia, w związku z tym, jeżeli chodzi o centra handlowe, to rzeczywiście te problemy będą narastały i to jest ta część rynku nieruchomości najbardziej dotknięta. Natomiast jeżeli chodzi o inne segmenty, to myślę, że one i tutaj jak gdyby rzeczy się zdecydują w najbliższych tygodniach, miesiącach, myślę o rynku biurowym, rynku magazynowym, gdzie nie wszystko jest takie klarowne. Jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, no to pojawią się takie czynniki, które będą miały wpływ na to, w jaki sposób ten rynek będzie się rozwijał, chociażby zachowanie banków i to, na ile akcja kredytowa będzie dalej pozostawała w takiej skali. Obecnie zmniejszyła się nawet o kilkadziesiąt procent. Czy ona wróci? Pewno nie, bo chociażby oczekiwania banków co do wkładu własnego są znacznie wyższe niż były do tej pory. Do tej pory można było kupić mieszkanie na 10% wkładu własnego, ubezpieczając jak gdyby ten kredyt. W tej chwili mówi się często nawet o 30%. Czyli jak gdyby w najgorszej sytuacji oczywiście jest ten rynek handlowy, w szczególności centrów handlowych, mimo że retail parków, gdzie wejścia są z zewnątrz. Później mamy ten cały segment pośrodku, czyli mamy biura, mamy magazyny, gdzie trudno jest w tej chwili to oszacować. No i mamy mieszkania, które są dotknięte, ale jest szansa, że najszybciej wyjdą na prostą. Panie dyrektorze, czy możliwy jest taki scenariusz, że stanieją mieszkania najtańsze, bo one były adresowane do tych osób, które miały niższe dochody i być może właśnie ta grupa społeczeństwa będzie najbardziej dotknięta zwolnieniami, redukcjami w firmach, natomiast lepiej będą się broniły mieszkania droższe. Czy stanieją? Nie wiadomo, ponieważ na cenę mieszkania ma wpływ koszt ziemi, ma wpływ koszt budowy, mają wpływ koszty finansowania i inne koszty, które niespecjalnie się zmieniają, niespecjalnie maleją, więc ewentualnie deweloperzy będą mieli taką opcję, żeby zrezygnować z części swojej marży i wtedy jest szansa, że te mieszkania mogą stanieć. Weźmy też to pod uwagę, że często te mieszkania tanie są gorzej zlokalizowane, czyli wolniej się sprzedają gdzieś na obrzeżach miasta, czyli żeby przyspieszyć tą sprzedaż, to jest tutaj ta szansa, że stanieje. Jeżeli chodzi o centrum miasta i o dobre projekty, takie projekty, które sprzedawały się na etapie dziury w ziemi, to myślę, że jest na tyle dużo pieniędzy na rynku, jest na tyle dużo inwestorów, którzy będą zainteresowani zainwestowaniem pieniędzy właśnie w mieszkania, że te ceny będą w miarę stabilne. Ja dużą przyszłość widzę też w nieruchomościach luksusowych, w takich obiektach jak Złota 64, gdzie no, ten luksus zawsze będzie miał swoją wartość, a ponieważ mówi się o tym już od lat, że jest w Polsce niedowartościowany, więc tutaj raczej te ceny będą co najmniej stabilne, a może w perspektywie kilku lat rosły, czyli to będzie dosyć atrakcyjny cel inwestycyjny, zarówno za mieszkanie, jak i również na wynajem. Bo, panie dyrektorze, w ekonomii istnieje takie pojęcie jak paradoks Veblena. To był taki skandynawski ekonomista, zresztą mieszkający w Stanach Zjednoczonych, no, który mówił, że luksus jest zawsze w cenie. I jest nawet ta krzywa Veblena, że im cena rośnie, tym popyt rośnie wśród tej grupy klientów. Czy tak może być w czasach koronawirusa nadal właśnie? Myślę, że tak. Myślę, że no gdzieś trzeba inwestować te pieniądze i najbezpieczniej jest inwestować w luksus, czyli ten luksus, wartość tego luksusu nigdy nie spadnie, więc ja podzielam ten pogląd, że rzeczywiście wartość luksusu jest, będzie i znajdą się inwestorzy, którzy chcą w luksus inwestować. O tym, jak w czasach koronawirusa będą się zmieniać ceny mieszkań, rozmawiałem z panem Dariuszem Węglickim, dyrektorem zarządzającym Funduszu Catella Polska. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.